Witam serdecznie, pokażę jak przygotować pyszny makaron z warzywami bez mięsa. Do przygotowania którego będziemy potrzebowali 2 papryki, 3 marchewki, 1 papryczkę chili, 4 łodygi selera naciowego, 2 cebule, puszkę pomidorów krojonych, pół szklanki wody, 500 g makaronu spaghetti lub innego, 1 łyżeczkę bazylii suszonej, możemy dodać inne zioła, np. prowansalskie, sól, papryka słodka, olej do smażenia. Cebulę kroję w drobną kostkę. Umyty seler drobno kroję. Umytą i oczyszczoną z gniazd nasiennych paprykę kroję na mniejsze kawałki i dodaję do selera. Umytą papryczkę chili drobniutko kroję razem z nasionkami i dodaję do papryki. Ja lubię ten sos dość pikantny, więc dodaję papryczkę razem z nasionkami, ale jeżeli boimy się, że będzie za ostry, to możemy usunąć nasionka i dodać samą papryczkę, a później doprawić do smaku. Oczyszczoną i umytą marchewkę ścieram na tarce o grubych oczkach. W tym czasie, gdy robię sos, ugotuję makaron według przepisu na opakowaniu. Sos możemy przygotować w rondlu lub na dużej patelni. Na rozgrzanym oleju podsmażam cebulkę przez około 3 minuty, tak aby się zeszkliła. Do cebuli dodaję marchewkę i smażę jeszcze około 3 minut. Następnie dodaję paprykę, selera, dokładnie mieszam i smażę jeszcze około 3 minut. Dodaję wodę, przyprawy, dokładnie mieszam i duszę pod przykryciem około 10 minut. Na koniec dodaję pomidory, dokładnie mieszam i duszę jeszcze około 8 minut pod przykryciem. Sprawdzam smak i jeżeli trzeba, to doprawiam. Sos jest gotowy. Do ugotowanego i gorącego makaronu dodaję sos i dokładnie mieszam. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Makaron z warzywami jest gotowy, życzę smacznego!